ślad, kilometry tras. Wielki błękit, mórz, wicher, deszcz i mróz, czy jesienny chłód, czy spar. Wyruszają znów ten dal do nieznanych wysp ze snu. Wciąż za rokiem rok płynął dzień po dniu, podróżników czas. Do wędrówki trud pośród wielu dróg to żaglowca ma. Byli sobie podróżnicy. Nieodkryty ląd ich sen, żeby jawą się stał i trwał. Podróżników ląd, zmienne pory ma smak porażki zna, lecz pomimo drog. Pośród groźnych fal twardzi są jak stal, choć ich znosi prąd. Humboldt, wracaj! Humboldt? A to imię małpy? A? Humboldt to bardzo sławny odkrywca. To z pewnością on odkrył pingwiny, a także wiele innych rzeczy. Jest prąd Humboldta, szczyt Humboldta w Wenezueli, inne szczyty w Stanach Zjednoczonych, góra Humboldta w Nowej Kaledonii, jest lodowiec jego imienia w Grenlandii i zatoka w Nowej Gwinei. I pchła Humboldta! Tak, tak. Humboldt był kimś więcej niż odkrywcą. Był ekologiem, który dostrzegł harmonię sił natury i humanistą, który walczył o wolność ludzi, a także... Pchła Humboldta na ciebie wskoczyła. Marny jej koniec. Mogę kontynuować? Tak, słuchamy. Tyle można o nim powiedzieć. Od czego zacząć? Właśnie, może tak. Oto Paryż, rok 1798. Proszę wybaczyć, szedłem taki zamyślony. To moja wina, byłem myślami gdzie indziej. Pozwoli pan, Aleksander von Humboldt z Berlina. Aimé Beauplan z La Rochelle. Jest pan przyrodnikiem? Lekarzem, ale przyroda też mnie interesuje. Pan jest astronomem? Niezupełnie. A? Ciekawi mnie wszystko. Natura. Jest wspaniała. Zaraz to pozbieram. Moglibyśmy pracować razem. Wziąć udział w ekspedycji? Czeka wciąż tyle odkryć. Rośliny. Prawa natury. Ludzie. Jego wysokość Karol IV, król Hiszpanii. Baron Aleksander von Humboldt, uczony i filozof, oraz pan Aimé Beauplan, botanik francuski. Panowie chcą zbadać nasze kolonie w Ameryce, a po cóż to? W celach naukowych. W tych okolicach żyją nieznane zwierzęta, rośliny i plemiona. Jak dotąd tylko pan de la Condamine pisał o tych regionach. Taka wyprawa jest bardzo kosztowna, a nasze finanse? Baron Humboldt jest gotów sam ponieść koszty, a ciekawe okazy ofiarować naszemu muzeum. Jeśli tak, to niech pan wyrusza. Dam rozkaz moim kapitanom, gubernatorom, prefektom, by ułatwiali panu to przedsięwzięcie, ale to niebezpieczne tereny. Mężczyzna! Jeszcze młody, silny, zdrowy! Spójrzcie, jakie ma zęby! To oburzające. W
Wszyscy ludzie mają prawo do wolności. Jestem pewien, że w Ameryce Południowej dojdzie wkrótce do rewolucji. Tak jak w Ameryce Północnej i w Europie. Hiszpanie niełatwo oddadzą władzę. Zobaczymy, senior. Pewnego dnia będziemy wolni. Rozumiesz, co mówimy? Tak, senior. Znam też języki Indian. I cały tutejszy region. I pływam pirogą. Czy chciałbyś nam towarzyszyć w wyprawie? Z radością. Dokąd się udajecie? W górę rzeki Orinoco, a może i nad Amazonkę. Chodźcie tam, gdzie jest spokojniej. Równiny trzeba przebyć konno, a dopiero później znaleźć pirogę. Jak się nazywasz? Jestem Carlos. Możemy wyruszyć jutro rano. Uważaj, może to trucizna. To mleczne drzewo, smaczne. Lepiej tego nie pij. Jeśli Indianie mogą to pić, to my także. To świetne. Ostrożnie, senior! Ta ryba jest niebezpieczna. Wysyła pioruny, które mogą zabić nawet konia. Chyba żartujesz, Carlos. Konia? Tak, sam widziałem. Tym bardziej muszę ją zbadać. Już wiem, chwileczkę. Hej, hej, amigos! Ci seniores dobrze zapłacą. Zdumiewające, to wstrząsy elektryczne. Spójrzcie, ten koń jest całkiem sparaliżowany. Widzisz? Posiada coś jak generator elektryczny. To potężna broń tej dziwnej ryby. Nieznane czerwone ptaki! Schwytam je! To Rio Apure wpływa do Orinoco. Będziemy tam za kilka dni. Co za olbrzymie drzewa, wręcz gigantyczne. Rio Orinoco, widzicie? Witajcie! Witajcie! Jestem Padre Zea. Szukacie kanału, który łączy Orinoco z Rio Negro i pozwoli dotrzeć do Amazonki. Odkrywca francuski La Condamine twierdził, że istnieje. Jeden z braci popłynął Orinoco. Sprawdził, że nie ma takiego kanału. Sprawdzimy i my. Ale na tej łupince daleko nie popłyniecie. Musicie mieć większą i solidniejszą łódź i tragarzy. Jeśli chcecie, chętnie mogę wam towarzyszyć. Lecz teraz chodźcie odpocząć do naszej misji. To przyda się do wymiany z Indianami. Drobiazgi, beczułki z alkoholem, proszę. Liście tytoniu. O, Pater Noster! O, Madonna! O, mea culpa! O.
niewiarygodna. Tędy, trzeba przenieść. Ustrzelił zwierzynę. Zobaczę. O. Zostaw, doniosę go do łodzi. Dlaczego nie? To bardzo blisko. Nic się nie bój. Piechanie, pożrą wszystko. Miał szczęście. Aligator wspaniały. Mierzy przeszło 3 metry. Chyba jesteśmy już blisko tego kanału, o którym pisał Lacondamine. Ależ ta łódź zmienia się w Arkę Noego. Spójrz, padre, Indianie podarowali nam te oswojone tukany. Ależ to urocze stworzenia, nieprawdaż, ojcze? Okropnie kręci mi się w głowie. Co mi jest? To malaria. Te komary zaraziły cię malarią. Wracamy natychmiast do Angustuby. Trudno. Prędko, przygotuj chininę. I dla pana, chinina. Proszę to wypić. A, boplą? Niedobrze. Źle z nim. Senior, przyjaciel. Boplą, czy on... Nie ma już po nim. O! Nie wierzę. Boplą, żyje jeszcze. Serce bije. Podaj chininę. Odżył.
Co, młodzieńcze, już lepiej? Omal nie umarłeś, mój synu. Tak, już mi lepiej, ojcze. I proszę... Trochę chininy? Nie, nie. Proszę o grzebień. Carlos. Wzywałeś mnie, senior? Mógłbyś mnie ogolić? Chcesz się pomodlić, mój synu? Tak, tak, oczywiście, padre. Szukam też kogoś. Kogoś? Ten ktoś udał się do wioski nad brzegiem rzeki. Piękne dzięki, ojcze. Och, senior, ona wróciła do swoich. Kocham ją, rozumiesz? Nie mogę już bez niej żyć. Ale... Co to? Niesłychane, co za okaz! Grzyb gigant! Makrolepiota! I Macropterygidae! Prawie nieznany! Fantastyczny! I Coleoptere! To chyba Dendrobate! Ile kropek! Nigdy nie widziałem! Myślisz, że on wróci? Wróci, senior. I przyniesie mnóstwo dziwnych rzeczy. Spójrz, jaki piękny motyl! A ta żaba nadzwyczajne! Brawo, Eme! Znalazłeś wszystko, czego szukałeś. Żegnajcie. Jedźcie w pokoju, dzieci. Wypocznijcie po wyprawie. 2000 kilometrów w takim nieznanym kraju. Już nie jest tak nieznany. Nie powiem, by towarzystwo krokodyli, węży, bo nietoperzy i tygrysów było nudne. Cenna przesyłka 60 czarnych, młodych i zdrowych. Tylko 12 zmarło w drodze. To hańba! Ci ludzie mają prawo być wolni, jak wszyscy. Co takiego? Co? O czym on mówi? Co to za jeden? Bez niewolników nie da się tu żyć. To nie są ludzie tacy jak my. Niewolnictwo jest czymś strasznym, lecz co możemy zrobić sami, we dwóch? Wynośmy się stąd. Jedźmy do Kartageny, do Bogoty, a stamtąd ruszymy w Andy. W Andy? W Andy? Andy. Największy łańcuch górski na świecie. Aha. O długości 7000 kilometrów. Szczyty o wysokości 6000 metrów. Wieczne śniegi, ciągła erupcja wulkanów. Opuściwszy Quito, dawną stolicę Inków, nasi przyjaciele wyruszyli w Andy. Nie bój się. Kondor nigdy nie zaatakuje człowieka ani żywego zwierzęcia. Żywi się tylko padliną. Bleh. To bardzo pożyteczny ptak. Uprząta nieczystości. Chimborazo. 6300 metrów. Niezdobyty przez człowieka. To szaleństwo iść tak wysoko. Jutro zaczniemy się wspinać. Zastanowiłeś się? My dalej nie idziemy. Jesteście nam potrzebni. To święta góra, nie wolno tam iść. A ja chętnie pójdę. Ja też. A więc naprzód.
Jesteśmy na wysokości 19 tysięcy stóp. Trzymaj się! Poślizgnąłem się! Nikt jeszcze tu nie dotarł. O, mów, co ci jest. No tak, wysokie ciśnienie i brak tlenu. To dlatego leci wam krew. Wracamy. Prawie doszliśmy. Nie cofnę się. Dobrze, ale zaczekajmy. Przyzwyczajmy się. Już prawie szczyt. Niestety. I to na parę metrów przed szczytem. Nikt nie wdrapał się aż tu. Tak. Musimy zacząć schodzić. To tutaj władca Inków Atahualpa za cenę swej wolności wypełnił komnatę złotem tak wysoko, jak mógł dosięgnąć konkwistador Pizarro. Jeśli go uwolnisz, poprowadzi na nas swój lud. Co robić? Patrzcie, wreszcie ocean, Pacyfik! Ciekawe, tu nie ma drzew. Dziwne, prawie żadnych roślin. Dlaczego? Jest bardzo zimna woda. O. Dalej, płyńmy. Chnij. Widzisz? Zimny prąd. Dlatego nie ma deszczów i nic nie rośnie. Ale dlaczego? Zimne morze ochładza powietrze. Chłodne powietrze ogrzewa się nad brzegiem nagrzanym przez słońce i wchłania wilgoć. Z tego powstają mgły. A deszcze? Spadają, gdy miną szczyty Andów, tam na wschodzie. Mgły oziębiają się i wówczas powstają deszcze. Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych, które właśnie ogłosiły swoją niepodległość. Pan Thomas Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Baronie Humboldt, cieszę się, że pana widzę. Słyszałem wiele o pańskich wyprawach i osiągnięciach. Dziękuję. Jak i o pańskich, panie Beauplan. Ameryka Południowa pragnie wolności i jest za demokracją, jak i wasz kraj. I podobnie jak wasz kraj ma problem do rozwiązania. Jaki problem? Ogromny, panie prezydencie. Niewolnictwo. Nie możecie być państwem demokratycznym, trzymając w niewoli ludzi tylko dlatego, że są czarni. Proszę pana, w Berlinie rewolucja. Ludzie chcą sprawiedliwości. Słychać strzały. Tak, Karolu. Wciąż są ludzie gotowi umrzeć za wolność. Idę. Mając 90 lat, Humboldt ukończył dzieło Kosmos, czyli rys fizyczny opisu świata. To wielka synteza wiedzy przyrodniczo-geograficznej. Humanista, liberał, twórca etnologii i antropologii. Doprawdy dokonania Humboldta są dziełem geniusza. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Master Film.
Reżyseria Elżbieta Jerzewska, dialogi Krystyna Uniechowska-Dębińska, dźwięk Urszula Ziarkiewicz, montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, teksty piosenek Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpienie Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Włodzimierz Pres, Joanna Budniok-Felix, Janusz Wituch, Joanna Pach, Adam Bauman, Leszek Zdun, Jarosław Domin, Andrzej Gawroński i inni. Śpiewała Katarzyna Łaska.